Okej, wydaje mi się, że możemy już zacząć. W takim razie witam Was na e-warsztatach, tym razem z projektowania PCB. Może wspomnę tutaj o kilku zmianach, które wprowadziłem do schematu. Były takie drobne błędy, jak na przykład na pinie standby nie było doprowadzonego wysokiego stanu, nie było też kondensatora tutaj. Co jeszcze zmieniłem? Dodałem jakieś tutaj opisy odnośnie konkretnych modeli czujników i tutaj jeszcze kondensator do pinu reset. I większych zmian chyba nie było. Dodałem też inny przełącznik i na początku właśnie chciałbym Wam pokazać, jak robić własne footprinty, ponieważ jesteśmy teraz tak jakby na etapie przechodzenia ze schematu na PCB. I często właśnie nie możemy znaleźć odpowiednich elementów w bibliotece standardowej, więc no, potrzeba jest taka, żeby zrobić własne footprinty. Jak w ogóle robić footprinty? No, najlepiej zaopatrzyć się w jakąś dokumentację techniczną czy coś podobnego od producenta elementu, czyli na przykład w tym przypadku będzie to przełącznik. Powinniśmy znać raster wyprowadzeń, najlepiej jeszcze rozmiary tych wyprowadzeń i na przykład wymiar obudowy. Przystąpimy od razu do czegoś takiego. Symbol sobie znaleźliśmy akurat gdzieś tam z uniwersalnych. Dobra, to może też zacznę właśnie od symboli, jak robić symbole. Tutaj na górze w pasku narzędziowym mamy coś takiego jak tworzy, usuwa, dokonuje edycji symboli. I tutaj możemy sobie wybrać tak jakby biblioteki, ale możemy sobie też stworzyć nowe. Chcemy sobie stworzyć nową bibliotekę, którą sobie nazwiemy właśnie tak jak tutaj mamy seminarka. Pokażę na danym przykładzie, żebyście również od zera mogli to robić. Wybieramy sobie nowy folder i to nazwijmy sobie właśnie, nie wiem, biblioteka desktop. I jak mamy taką bibliotekę testową, to sobie do niej wchodzimy i tutaj zapisujemy właśnie seminarka.lib. To też możemy sobie zmienić i tutaj mamy do wyboru, czy to ma być biblioteka tylko do tego projektu, czy ma być globalna. Jeżeli ma być globalna, to znaczy, że we wszystkich następnych projektach będziecie mogli wykorzystać te pliki, tak jak korzystacie właśnie z biblioteki standardowej. Zostawimy sobie. Teraz dajemy sobie utwórz nowy symbol. I tutaj właśnie wybieramy sobie, w jakiej bibliotece chcemy to utworzyć. Było właśnie, utworzyliśmy bibliotekę test i tutaj nazwa symbolu. Nazwiemy sobie to przełącznik. Domyślne oznaczenie. Nazwijmy to jakoś popularnie, czyli SW. I liczba części składowych w paczce będzie tylko jedna część. Nic tutaj więcej nie musimy chyba zmieniać. Klikamy OK i na pierwszy rzut oka nam wyskakuje napis i symbol. To przesuniemy sobie gdzieś na bok. SW na przykład. I jakie na pewno będziemy potrzebować w pierwszej kolejności rzeczy? No, na przykład piny. Przełącznik zazwyczaj ma trzy piny i z czego my będziemy korzystać tylko z dwóch. No bo przełącznik, jak sama nazwa wskazuje, przełącza sygnały. Ale my potrzebujemy tak naprawdę wyłącznika. Czyli wykorzystamy sobie tutaj piny. Nazwa pinu. Tutaj tak naprawdę nie musimy tego w ogóle nazywać. Możemy zostawić tylko numerację pinu. Sygnał wejściowy zazwyczaj do przełącznika dochodzi do środkowego pinu, który będzie miał numer 2.
obracamy sobie w ten sposób. I dodajemy kolejny. Tym razem będzie to numer 1. Coś się stało nie tak? Prawdopodobnie coś z siatką jest nie tak. Okej. I narysujemy sobie tutaj najprostszy, tak jakby symbol przełącznika. Możemy sobie zrobić to w ten sposób i teraz nam się ciągnie ta linia, jak damy Escape, to nam całość się usunie, zaprezentuje i nie chcemy, żeby tak się nam robiło, więc musimy to ponownie narysować. To był tylko przykład i prawym przyciskiem w tym miejscu dajemy zakończ linię. Możemy sobie oczywiście jeszcze edytować taką linię, żeby była na przykład grubsza, cieńsza, miała inny kolor. Tak naprawdę warto się samodzielnie pobawić tym narzędziem, przeklikać wszystkie opcje i po prostu pobawić się w artystę. Możemy sobie, warto też zmieniać siatkę całkiem często, po to, żeby dopasowywać to do naszych potrzeb. Jak na przykład chcemy tylko rozmieścić takie większe elementy, to polecam dużą siatkę, wtedy będziemy mogli zrobić to w bardzo szybki sposób, symetrycznie. A jeżeli będziemy chcieli na przykład narysować jakieś małe kółeczko, to trzeba będzie już zmienić tam siatkę, bo jak widzimy, skoki są tak jakby zbyt duże. Więc zmienimy sobie tą siatkę jeszcze bardziej. Damy na przykład na 5 milsów. Milsy to są setne części cala, jakby ktoś nie wiedział. Narysujemy sobie takie kółeczka, żeby było wiadomo, że to są jakieś terminale tutaj. I mając taki przybliżony schemat, możemy go zapisać. OK. Teraz sprawdźmy, czy coś takiego nam się znajdzie. Wygląda na to, że nie ma. Chyba trzeba zrestartować program. Albo spróbujemy dodać po prostu bibliotekę. Tak jakby nowa. A, po prostu źle był nazwany. I tutaj mamy taki właśnie schemat i możemy go zamieścić gdziekolwiek. Z racji, że znaleźliśmy wcześniej taki bardzo podobny, więc nie było potrzeby tworzenia nowych schematów, pokazałem to tylko poglądowo, ale na pewno będziemy potrzebować, żeby zrobić nowy footprint pasujący do naszego przycisku. Żeby pokazać Wam jakiś konkretny przycisk, znajdziemy na Botlandzie to, co nas interesuje i za pomocą właśnie takiego rysunku technicznego narysujemy sobie footprint.
Dajcie mi sekundkę, to ja sobie to znajdę. OK, znaleźliśmy sobie tego typu przełącznik i jak widzimy mamy tutaj właśnie rysunek techniczny. Co jest dla nas ważne? Tak naprawdę tutaj raster wyprowadzeń, czyli mamy tutaj odległość 3 mm od każdego z wyprowadzeń. Co jeszcze będzie nam tutaj potrzebne? Wiemy, że szerokość tutaj, nie wiem czy widzicie, może postaram się przybliżyć to. Otwórz grafikę w nowej karcie. Tutaj mamy jeszcze szerokość pojedynczego jakby wyprowadzenia. I tutaj również mamy w drugim wymiarze szerokość drugiego wyprowadzenia. Tutaj mamy wymiary obudowy. I te parametry powinny nam już w zupełności wystarczyć. Tworzymy sobie nowy footprint. I możemy tutaj dołączyć się do sekunda. Dodamy sobie bibliotekę. Znaczy nie ma tego, dobra. Po prostu sobie stworzymy nowy footprint. Nazwa footprintu to będzie przełącznik. Napisy sobie przesuniemy gdzieś na bok. A więc tak, te niebieskie linie wyznaczają nam tak jakby środek współrzędnych. Na dole mamy tutaj współrzędne, które będą nam, o tutaj przepraszam, mówiły w którym miejscu jest nasz kursor. Tutaj z dokładnością do miejsc siatki. Czyli na przykład jak mamy teraz siatkę co pół milimetra, no to właśnie co tyle współrzędne będą nam się tutaj zwielokrotniały. Najważniejsze narzędzie to jest dodaj pole lutownicze. W naszym przypadku akurat dobrze, że domyślnie się wybrało tak jakby otwór THT, ponieważ takich właśnie będziemy otworów potrzebować. Tak jak mówiłem, raster tych wyprowadzeń według dokumentacji tego przyciska to jest 3 mm. A więc będziemy musieli właśnie w odległości 3 mm od siebie poukładać takie pola lutownicze. Oczywiście ten wymiar mierzy się od środka do środka. I tutaj sugerując się właśnie współrzędnymi, kładziemy te pola w odległości 3 mm od siebie. Ale co jeszcze? Nie tylko pola elektryczne są ważne, ale mamy jeszcze takie tutaj elementy od obudowy. One troszeczkę nam poprawią tak jakby stabilność tego przycisku i odciąży trochę mechanicznie takie piny elektryczne. Jakie otwory muszą mieć takie pola lutownicze? Jak widzimy, że tutaj tak jakby szerokość tego to jest prawie pół milimetra, a tutaj mamy 1,5 milimetra. Dlatego wrócimy sobie tutaj
i dodamy nowe pola lutownicze. Proszę się tym nie przejmować, zaraz to jeszcze wytłumaczę. Klikamy literką E, żeby zedytować i tak naprawdę nie musimy tego w ogóle numerować, po prostu usuwamy, ponieważ te piny nie będą do niczego podpięte. OK, PETH na wylot i tutaj okrągły. Możemy sobie dać na przykład prostokątny albo owalny. Ja wykorzystam owalny i tutaj właśnie w rozmiarach zewnętrznych tego damy sobie, może powinniśmy właśnie odtąd zacząć. Wiemy, że akurat od strony X to będzie 0,5. A od strony Y tam było nawet chyba 1,5, tak? 1,5 mm. I zrobimy sobie minimalnie więcej, żeby nam to z luzem wchodziło. I widzimy, że trochę nam stoi kiepski kształt wyszedł, więc musimy tutaj dopasować. Jak damy 2, powiedzmy 4. Wygląda już całkiem sensownie. Zrobimy jakieś stałe wartości. O. I to wygląda już całkiem ładnie. To możemy sobie usunąć, a to możemy właśnie skopiować. Klikamy sobie lewym przyciskiem myszy. Klikamy Ctrl-C i on teraz nas zapyta, żeby wybrać punkt odniesienia. Teraz klikamy właśnie znowu lewym przyciskiem myszy najlepiej na środek tego elementu i mamy kolejny komunikat, że skopiowano. Klikając Ctrl-V teraz wklejamy sobie w inne miejsce. I teraz ważne jest, żeby te otwory też w odpowiedniej odległości od siebie rozstawić. Wiemy, że tak jakby cała obudowa ma tutaj 12,1. A bierząc od środka, to będą te same odległości. Środkiem jest nasz środkowy pin. Co jeszcze? Od tej wartości wypadałoby chyba odjąć jeszcze grubość tego i wyliczyć jakąś średnią, czyli mamy, wspomogę się kalkulatorem, mamy 12,1 minus 0,45. Wychodzi nam, że powinno być to w odległości 11,65 od środka. Nie, wróć. To jeszcze powinniśmy podzielić na 2. 5,825. To jest nasza odległość środka tego pola lutowniczego od środka elementu. Musimy sobie wybrać odpowiednią siatkę do tego. Tutaj mamy siatkę, nie chcemy co pół milimetra, tylko chcemy tutaj na przykład co chyba 25. Wrócę jeszcze do... O, przepraszam. Zacznijmy sobie od środka współrzędnych. Nie ten rząd wielkości, jeszcze nie. Dobra. Tyle. I tak jak obliczyliśmy, ma być 5,825. O. I tutaj mamy. A więc tak, mamy nasze pola lutownicze. Teraz wypadałoby zrobić jeszcze jakiś obrys, żebyśmy wiedzieli na PCB, ile fizycznie nam zajmie taki element miejsca. Po to, żebyśmy na przykład za blisko tutaj nie położyli jakiegoś kondensatora czy coś, żebyśmy się potem nie musieli zdziwić przy lutowaniu, że coś nie pasuje.
Znowu patrzymy na stronę i przycisk ma tutaj wymiary 12,1 na 5,5. Bierzemy sobie tutaj właśnie linię. I zmniejszmy sobie siatkę, żeby było troszeczkę łatwiej. Zaznaczymy mniej więcej od środka, bo tak też mniej więcej wychodzi z tą obudową i szerokość mamy 5,5, tak? OK. To od środka elementu weźmiemy sobie jakieś 2,75. Tutaj przejedziemy do podobnego punktu. I tutaj 2,75 w drugą stronę. Tutaj chyba powinienem jeszcze wytłumaczyć, od czego są te wszystkie dziwnie brzmiące nazwy. To są nazwy warstw na naszej płytce PCB. Po kolei tłumacząc, FCU i BCU są to warstwy miedzi. F we wszystkich tutaj analogicznie będzie brzmiało tak jakby front, a B będzie skrótem od bottom. Czyli mamy po prostu przednią warstwę i tylną warstwę. Dalej, tutaj warstwy kleju, to prawdopodobnie nie będzie nas w ogóle obchodziło. Tutaj do pasty lutowniczej, to też nas nie będzie prawdopodobnie obchodziło. Co nas będzie obchodziło jeszcze, to jest właśnie F-Silk i B-Silk. Są to właśnie warstwy tak jakby opisowe. Na tym będziemy tak jakby zaznaczać jakby numery elementów. I jeżeli chcemy, to też wartości, chociaż wartości domyślnie będą na jeszcze innych warstwach zaznaczane. A wszystkie inne tak naprawdę będą nam się generowały już domyślnie. Wydaje mi się, że mamy wszystko. Właśnie to jeszcze możemy sobie zmienić, to ref. Nazwijmy sobie to właśnie SW. I to też możemy w jakiejś stałej odległości od tego zrobić. Co robimy? Teraz zapisujemy zmiany w bibliotece. Właśnie nazwaliśmy to przełącznik. I możemy sobie to zapisać w konkretnej istniejącej bibliotece. Możemy sobie to zapisać właśnie w seminarka 3. On już się znajduje, dobra, nieważne. Możemy sobie napisać. OK, widzimy, że nam się pojawiło w seminarka 3. I teraz, jak chcemy właśnie przypisać sekunda. OK. Przypisujemy footprinty, tak jak tłumaczyłem na ostatnich zajęciach. OK. Chwilę to potrwa. Dobra. Co jeżeli chcemy znaleźć właśnie taką bibliotekę? Tutaj mamy filtry. To jest filtr po... Mamy opis po słowach kluczowych z symboli. Czyli jeżeli na przykład mamy opisane to jako R1 i jest to rezystor, to za pomocą tego on znajdzie tak jakby tylko footprinty dla rezystorów. Tutaj jeszcze według liczby wyprowadzeń, czyli sprawdza, czy tak jakby po ilościach elementów zgadza się z ilością na footprintach. I mamy po bibliotece. To jest to, co nas teraz interesuje, a tutaj jeszcze mamy po słowach kluczowych. My chcemy sobie znaleźć tylko po naszej bibliotece, bo wiemy, jak ona się nazywa. Nazwaliśmy ją seminarka 3 i widzimy, że właśnie w seminarka 3 mamy coś, co się nazywa przełącznik. Klikamy dwa razy.
przepisało nam się tutaj już. Widzę, że tutaj jeszcze o, baterii nie mamy, więc pozwólmy programowi samemu znaleźć. I co on tutaj znalazł? Znalazł przede wszystkim jakieś dwupinowe, widzimy, że jest pełno JST, Molexów, ale to, co nas będzie interesowało, to jest zwykły pin header o rasterze 2.54. Wielu z Was pewnie niewiele mówią takie nazwy i w lewym górnym rogu mamy coś takiego jak pokaż zaznaczony footprint. Wyskakuje nam okienko i będziemy mogli właśnie wygodnie patrzeć, za czym jakby kryją się te wszystkie nazwy. I widzimy, że coś takiego będziemy potrzebować po to, żeby przygotować kabelki od złącza baterii. I znowu dwukrotnie klikamy. To jest akurat bardzo mylące tutaj w KiCadzie, że jak wybierzemy sobie footprint, to nie klikamy OK, tylko klikamy dwukrotnie, żeby nam przypisało z danego elementu, bo OK jest tak jakby do całej operacji. Więc jak ktoś jeszcze nie nadążył, no to wrócimy do konkretnego tutaj modelu. Ma być to pin header i ma być vertical. Kiedy to już sobie dodaliśmy, klikamy zastosuj, zapisz schemat i kontynuuj. Klikamy OK, żeby zamknąć i mamy już wszystko, czego potrzebujemy, żeby zacząć PCB. Tutaj mamy przycisk uruchom PCB New i właśnie od tego zaczniemy pracę. A tak, jeszcze w schemacie powinniśmy wyeksportować generowanie listy sieci. I tutaj wystarczy po prostu kliknąć przycisk z góry generowanie listy sieci. Zapisujemy sobie to w naszym folderze z projektem. I w PCB New możemy sobie załadować taką listę sieci. Ale kliknijmy po prostu uaktualnij, to wszystkie nasze elementy się pojawią. I one się pojawią w takiej po prostu grupie wszystkich elementów na raz. I jak widzimy, potworzyły nam się tutaj różne takie połączenia. Zaraz dokładnie wytłumaczę wszystko. Jeżeli znamy z góry tak jakby wymiary naszej płytki, to możemy to już określić. Możemy sobie wyznaczyć tak jakby punkt odniesienia. To może być nasz na przykład lewy dolny róg. I właśnie względem powinniśmy wyznaczyć granicę i to jest na warstwie Edge Cards. Na tej warstwie wyznaczamy tak jakby obrys naszej płytki i możemy sobie to zrobić zwykłą linią graficzną. Możemy sobie zmienić tutaj siatkę, żeby było nam łatwiej. I tutaj po współrzędnych względnych po prawej stronie możemy sobie ustalić, że płytka będzie miała powiedzmy 5x5. OK. I dajemy Escape, żeby anulować narzędzie.
i chcemy, żeby to wszystko się zawarło tak jakby w tej naszej płytce. Znowu anulujemy narzędzie i musimy się zastanowić, co chcemy, żeby było z górnej strony naszej płytki. Co na pewno musi być. Na pewno muszą to być jakieś przyciski. Na pewno muszą to być złącza do czujników. I na pewno muszą to być diody. Odstawimy je sobie na bok, po to, żeby po prostu łatwiej było się w tym wszystkim ogarnąć. Jakby ktoś się zgubił albo miał jakieś pytania, to śmiało przerywać. Nie obrażę się. Co też lubię sobie robić? Lubię sobie grupować takie elementy. Tak po prostu orientacyjnie, żeby ze sobą mniej więcej pasowały. Czyli jak na przykład mamy taki stabilizator na 5V, to możemy sobie popatrzeć, jakie kondensatory wokół niego występują. Tu jest ten 5V, czyli mamy C1, C2, C3, C4 i sobie od razu ułożymy po prostu obok niego, nawet luzem, po to, żeby rozbić tą całą gromadkę. Mamy tutaj C1. Mamy C4. Możemy sobie też klikać na schemacie dany element, na przykład C2. Kiedy będzie on zaznaczony, tak jakby w schemacie, czemu nie jest zaznaczony? Halo? O, coś się zawiesiło. Spróbujmy nacisnąć z tym. W takim razie to nie w tą stronę działa, przepraszam Was bardzo. O, ale jednak podświetliło nam. Podświetliło nam ten element i przesuwamy sobie go w tą stronę. O co mi chodziło? O to, że jak na przykład zaznaczymy jakiś element w schemacie, to jednocześnie on nam się podświetla w PCB i na odwrót. Sprawdźmy jeszcze raz, czy to tak działa. Zaznaczyliśmy ten element. I faktycznie nam się podświetlił. Dobra. Do drugiego stabilizatora to będzie od C5 do C8. I chyba sobie znowu użyjemy tego.
Tu mamy nasze przyciski, to też możemy je odłożyć na bok. Ten duży kondensator będzie razem z mostkiem silnika. No i nasze diody też sobie odłożymy gdzieś na. Do czego nam się łączy R1? Sprawdźmy. OK. Czyli R1, R2, R3, R4 to są rezystory do diodek. Na razie tylko przesuniemy je. OK, od czego będzie R6? R6 będzie do mikrokontrolera prawdopodobnie. R5 będzie do zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją. OK. I resztę sobie jakoś sukcesywnie będziemy sortować. Zacznijmy może od baterii. Jeżeli chcemy, żeby ona była gdzieś tutaj na skraju, to dajmy sobie właśnie w lewym dolnym rogu. A, jeszcze zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. O otworach montażowych. O otworach, gdzie wsadzimy śrubki, żeby przymocować do naszego robota. To też tymi edge cuts na przykład możemy zrobić. Zrobimy to w odległości, powiedzmy tutaj. Aha, to musimy jakoś względnie zrobić. Ustawimy sobie tutaj, tak? To coś zmienia? No, wygląda, że nie zmienia. A, no to nie od tego. Dobra, nieważne. Możemy sobie też zmierzyć po prostu tym, jaką mamy siatkę. Jeżeli chcemy, żeby to były na przykład otwory na śrubeczki M3, to damy sobie to w odległości powiedzmy 3 mm na 3 mm. I tutaj będzie nam mierzyć po średnicy, więc musimy zmienić siatkę na pół mm. Wtedy damy sobie. Sprawdzimy, jaką to ma teraz szerokość, to ma właśnie 3 mm. I tak samo robimy w innych miejscach. Też od punktu.
I już mam otwory. Okej. Przejdźmy do przestawiania naszych elementów. I ustawmy gdzieś właśnie na skraju płytki. Dalej, na przykład złącza od silników powinny być na bokach płytki. I nasze diody też damy w jakimś jednym widocznym miejscu. Na przykład tutaj. Posortujemy sobie tak, żeby ładnie się zgrywały z rezystorami. Zostawiamy sobie jakąś przerwę pomiędzy tymi elementami. Nie polecam robić tego tak blisko, ponieważ potem ciężko wsadzić lutownicę w takie miejsce, żeby te elementy przylutować. Dlatego robimy sobie jakąś przerwę, żeby właśnie wsadzić grot. I te białe linie właśnie nam pokazują orientacyjnie, co ze sobą powinniśmy połączyć potem ścieżkami. To też właśnie pomaga przy orientacji tych elementów. Jak widzimy, że tutaj nazwy są identyczne. Na razie są to takie, no... Tam, gdzie nie jest nic opisane, tam będą po prostu takie dziwnie brzmiące nazwy, ponieważ program musi sobie to w jakiś sposób opisać. Ale takie krótkie linie są nieistotne, więc takich sieci po prostu nie nazywamy. OK. Chcemy, żeby było to tutaj po kolei, więc bierzemy sobie pierwsze, literka M, obracamy. Dalej, co jest kolejne? Jest na przykład 5 V. No, zrobimy sobie to w odwrotną stronę. Tak, żeby dioda była na dole. A więc tak, widzimy, że jest tutaj pełno jakichś napisów i jeżeli niekoniecznie chcemy coś takiego mieć na swojej płytce, to będziemy mogli to wybrać na końcu przy generowaniu gerberów, czyli właśnie takich plików produkcyjnych, ale możemy sobie to równie dobrze tutaj wyłączyć. I musimy sobie znaleźć tą warstwę. To nie ta. O. FFAB. A tutaj mamy BFAB. To sobie wyłączymy po to, żeby ukryć nasze wartości. Ja polecam zostawiać na płytce tylko właśnie numerację elementów.
Ale na przykład, jeżeli chcemy wiedzieć, jeżeli chcemy mieć opisane na płytce, od czego to są diody, to możemy sobie w takim razie te nazwy przesunąć na inną warstwę. Czyli tutaj wybieramy sobie warstwę i tą nazwę damy sobie na właśnie F-Silk. Tak samo zrobimy z tą nazwą. No, zaraz je sobie przesuniemy jakoś ładniej. Ok, a co jeżeli chcemy się pozbyć tego? To raczej nie będzie nam potrzebne, bo diody prawdopodobnie będą miały te same kolory. Możemy sobie przesunąć właśnie na inną warstwę, czyli właśnie na FFAP, albo dać na przykład niewidoczny. Ja przesunę to na inną warstwę po prostu. No i wróć. OK, i teraz możemy sobie to wyłączyć i ładnie posortować. OK, mamy nasze diodki. Co byśmy chcieli na górze mieć? Otóż tak. Ja bym polecał dać na górę o dziwo mostek. Będziemy mogli dać jakiś na przykład malutki radiatorek na niego, w razie jakby się grzał. Nasze czujniki, a tak. Czujniki od katirów powinniśmy też dać gdzieś z tyłu. Ponieważ te katiry to są czujniki tak jakby linii. Zaraz je jeszcze zorientujemy. Przełącznik również powinien się znaleźć na górze i powinien się znaleźć jak najbliżej wejścia zasilania. Sobie nasz. O, może ustawmy pierw kondensatorki. Kondensatory powinny być możliwie jak najbliżej naszych wyprowadzeń. Ponieważ ścieżki też mają swoją bardzo malutką rezystancję i niekorzystnie to wpływa na zakłócenia, ponieważ taki kondensator im jest dalej, tym potem będzie musiał pokonać jakby większą rezystancję, żeby przefiltrować pewne rzeczy. Dobra, zostawimy to tak.
chyba źle ustawiłem. Ja polecam to ustawić w ten sposób. Możemy to jeszcze troszeczkę przesunąć, żeby było to w miarę wyśrodkowane. Mniej więcej jakoś tak. Robię sobie to tutaj i tutaj podobnie ustawimy w ten sam sposób kondensatorki. Czy warto się przejmować tym, gdzie jest tak jakby wyprowadzenie masy? Nie do końca, ponieważ później wylejemy tą masę jakby we wszystkie wolne miejsca na płytce i ten dostęp będzie bardzo swobodny do niej. Od razu możemy sobie poprzesuwać nasze nazwy. Polecam dbać o to, żeby były one zawsze widoczne. Później nam to oszczędzi bardzo dużo czasu przy lutowaniu takiej płytki. Czyli byśmy po prostu nie musieli co chwilę patrzeć do schematu, gdzie jest nasz element. Dobra. Mamy to ułożone. Ok, zaraz spróbujemy to pchnąć bliżej siebie. Może użyję to w jeszcze inny sposób. O, to możemy ułożyć na przykład w ten sposób. Przesunęliśmy naszą linię. Tę linię spróbuję. Co się dzieje? Spróbuję zablokować zaraz. Tutaj gdzieś. Musimy jakoś zaznaczyć. O. I teraz prawym przyciskiem myszy. Musimy znaleźć taką opcję jak zablokuj. Nie mogę znaleźć tej opcji.
No to przepraszam najmocniej, ale nie wiem. Dobra, pomijmy sobie ten aspekt, przejdźmy dalej. Jeżeli chcemy mieć symetryczną płytkę, to polecam również wykorzystać funkcję tak jakby układania elementów. Jak zaznaczymy sobie powiedzmy element, możemy dać wyborze kilku elementów. Z Shiftem wybieramy dwa elementy i teraz prawym przyciskiem myszy wyrównanie rozkładania. Możemy sobie wyrównać do góry i wyrównuje do góry tego elementu, na którym przycisnęliśmy prawy przycisk myszy. I teraz dwa elementy mamy tak samo. Możemy sobie je teraz razem przesunąć. I podobnie zrobimy z tymi elementami. Ten stabilizator damy z tej strony, a ten damy sobie z tej strony. Co jeszcze jest ważnego? Nasze szarpy są potrzebne i one będą raczej gdzieś z przodu. To jest moduł startowy, to zaraz. A moduł startowy umieścimy sobie w jakimś wolnym miejscu, tak żeby o nic nie zahaczał. Najlepiej, żeby był w jakiejś rozsądnej odległości od złączy i od również jakichś grzejących się elementów, czyli zaraz przesuniemy sobie mostek troszeczkę w lewo. Będzie niestety niesymetrycznie, ale trudno. Tutaj mamy nasze przełączniki, czy nasze przyciski i one również będą musiały się znaleźć gdzieś na górze. Polecam jest znaleźć miejsce gdzieś z boku płytki. Polecam również wspomagać się schematem. Ale jak widzimy, co będziemy na powrocie. I zaraz będziemy musieli znaleźć miejsce właśnie na kolejny element tutaj. Próbowałbym użyć go tutaj. R5 to jest nasz rezystorek. A, i jeszcze nasz złącznik programatora też będzie musiało być w widocznym miejscu.
Ja sobie zostawię go tutaj. Teraz sprawdźmy, czy te wszystkie kondensatory są tylko i wyłącznie od naszego mikroprocesora. Bo jeżeli tak, to sobie wszystkie elementy naraz przeniesiemy na drugą stronę płytki. Tam na pewno. No, widzimy, że ten kondensator jest od mostka, czyli możemy sobie go przesunąć obok mostka. Gdzieś tutaj zaraz znajdziemy miejsce do niego. Ten kondensator, też tłumaczę, też powinien być jak najbliżej pinów od mostka. Jest to kondensator filtrujący dla zasilania logiki i tutaj również długość ścieżek ma znaczenie. Więc wszystkie takie kondensatory odsprzęgające dajemy jak najbliżej naszego elementu. Ok. Czy damy radę wszystko na raz? Przesunąć tę inną warstwę? O, literką F możemy przesunąć wszystko na drugą warstwę. Jak widzimy, od razu też zmieniło kolor, żeby było to dla nas troszeczkę łatwiej dostrzegalne. Ale jeżeli nie chcemy, żeby nam się to jakoś teraz myliło, to możemy sobie te warstwy chyba wyłączyć. Tylko że musimy kilka naraz wyłączyć. Chyba też była gdzieś opcja. O, footprinty góra-dół. O, dokładnie tutaj. Możemy sobie usunąć te z dołu, żeby nam nie przeszkadzały. Ale teraz się skupimy tylko na nich. Możemy to sobie dać gdzieś na środku. To jest kondensator od NRST, więc sobie go też tutaj postawimy. Jakoś tak blisko. Dalej.
To jest jeden z tych kondensatorów odprzęgających i on również powinien się znaleźć możliwie jak najbliżej do naszego jakby złącza zasilania. To jest jakiś pull down. I tutaj po każdym właśnie po jednym kondensatorze do każdego wyprowadzenia 3,3 V, bo jak pewnie zauważyliście, te wyprowadzenia są w kilku miejscach, po to, żeby właśnie zasilać te różne sekcje. To będziemy mogli sobie już połączyć. Literką X będziemy trasować ścieżki. I tutaj teraz będzie ważne, żeby sobie wybrać rozmiar tych ścieżek. Możemy sobie edytować zdefiniowane rozmiary i stworzyć kilka. I możemy sobie tutaj dodać. Może być to na przykład 0,5, na pewno nam się przyda. Dla grubszych połączeń może być to na przykład dalej 0,75, może być to dalej nawet 1 mm, albo na przykład do mikroprocesora to będzie 0,15. Przelotki możemy zostawić na razie domyślne, tutaj nie będziemy kombinować, więc tylko to nam się przyda. A, okej, okay, za mała. Proszę bardzo. To można właśnie też zmienić w regułach projektowych, żeby ta minimalna szerokość ścieżki była inna. A my potrzebujemy tylko tyle. Dobra. Nie chcieliśmy tego. Dobra, czy tyle będzie git? Tak, dobra. Przy okazji to możemy jeszcze ułożyć. I tutaj dalej literką X łączymy sobie. OK. Zajmiemy się teraz górą.
Co możemy już połączyć? Ok. Możemy się zająć tym tutaj. Wybierzemy sobie grubsze ścieżki. 0,75 będzie dobre. Możemy nawet jeszcze grubiej zrobić. Slashem możemy sobie zmieniać tak jakby to, w którą stronę nam się układa ścieżka. To może być często pomocne. Ale często KiCad woli po swojemu zrobić takie rzeczy. Jak chcemy się uchronić przed tym, musimy tak jakby robić sobie checkpointy, czyli w takim miejscu przed połączeniem z padem klikamy OK. On sobie zrobi część ścieżki. Podświetlanie nam się zmieniło. I teraz na przykład łączymy dopiero z tym padem i mamy taki kształt, jaki chcieliśmy. OK. Dalej, dokąd idzie VCC? VCC na pewno będzie szło do naszych kondensatorów, czy do naszych stabilizatorów, przepraszam. A, tylko że rysujemy nie na tej warstwie, co trzeba. Mamy zieloną ścieżkę, a górna warstwa to są czerwone ścieżki. Chociaż może nawet to lepiej, że na zielonej rysowaliśmy. Dobra, zrobimy to na zielonej. Pociągniemy sobie bezpośrednio i co teraz zrobimy? Teraz sobie damy przelotkę. Dlaczego w taki dziwny sposób rysuję? Dlaczego bym nie podpiął tutaj od razu? Dlatego, że właśnie to, w jaki sposób kładziemy kondensatory, też ma znaczenie. I właśnie ścieżka powinna tak jakby... kondensatory powinny być przed elementem, tak jakby patrząc od strony kierunku prądu. Jeżeli podłączylibyśmy bezpośrednio tutaj, to kondensatory miałyby trudniejsze zadanie, tak jakby w odfiltrowaniu naszych zakłóceń. Dlatego narysujemy sobie przelotkę, powiedzmy, tutaj. Jak zrobić takie bezpośrednie połączenie od razu z przelotką? Możemy sobie teraz kliknąć literkę V i on nam z automatu zrobi przelotkę. Teraz musimy tylko kliknąć jeszcze raz, żeby po drugiej stronie automatycznie nam zaczął robić nową ścieżkę. Dobra, tutaj połączymy sobie z naszym stabilizatorem i dopiero z tego miejsca będziemy brać nasze zasilanie. Jak połączymy tutaj z 5 voltami, to teraz bierzemy tak jakby to 5 V z tego punktu. Nie z tych dwóch, ponieważ one są tak jakby teraz gorzej filtrowane. Te są na wyjściu, więc bierzemy właśnie również z wyjścia. Czyli również kondensator ma być tak jakby przed naszym odbiornikiem w kierunku przepływu prądu. Dokąd musimy zasilić takie 5 V? Po kolei do czujników na pewno. Do naszego mostka i do naszej diody. Nie będziemy potrzebować takiej grubości ścieżki, dlatego sobie zmienimy tą ścieżkę na 0,5. Poprowadzimy sobie troszeczkę tak naokoło, żeby zostawić ewentualne miejsce na później. I na pewno poprowadzimy tą grubszą ścieżkę do drugiego stabilizatora. Wybierzemy z powrotem mniejsze i to
Połączymy jakoś tutaj. Pomyślmy co dalej. Tak, jeszcze mostek silników ma być zaopatrzony w 5 V. Do tego połączmy. Mamy za dużą tutaj. Te dwa piny możemy złączyć ze sobą, bo one są takie same. I teraz troszeczkę grubszą ścieżką pociągniemy te 5 V gdzieś tutaj wyżej. I również tutaj do diody możemy pociągnąć. VCC również musimy jakoś tutaj zasilić i to będzie całkiem bliskie, bo możemy sobie to zasilić chyba tutaj nawet bezpośrednio. Gdzie jeszcze będziemy potrzebowali VCC? Zaznaczmy sobie. OK. Czyli tutaj. Tutaj musimy pociągnąć już troszeczkę grubszym. No i również będziemy musieli przesunąć nasz kondensator. Wydaje mi się, że cały mikroprocesor będziemy musieli przesunąć troszeczkę na bok, po to, żeby nam się ewentualnie później przelotki tutaj nie kolidowały. Zabierzemy to. I teraz też usuniemy. Przesuniemy na razie gdzieś całkowicie na bok. Musimy zmniejszyć ścieżki. OK. Dobra, teraz grubą ścieżką połączymy sobie VCC. No weźmiemy coś może jeszcze grubszego. Tak. Za grube. Okay. Teraz może zasilimy wszystko w 3,3 V. Weźmy tutaj grubszą, jedną milimetrową. OK, to do tego, to do tego. I teraz będziemy gdzieś prowadzić nasze 3,3. Dajmy od razu na drugą stronę.
Tutaj zasilanie naszego programatora damy. I również stąd poprowadzimy dalej do naszych czujników. Ok, wróćmy jeszcze raz do 3-3. Może znowu grubszą. A, jeżeli chcemy sobie na przykład podświetlić naszą sieć, chcemy znaleźć wszystkie elementy pod taką siecią, wyłączamy narzędzie i z kontrolem naciskamy na jakąś sieć. I podświetli nam teraz wszystkie punkty, gdzie powinno być właśnie 3-3. Jak widzimy, tutaj jeszcze w tych dwóch miejscach mamy niedoprowadzone, a później się zajmiemy mikrokontrolerem. Jakby to najszybciej doprowadzić? Wydaje mi się, że właśnie od tego punktu. Ale to po drugiej stronie zaczniemy. No ok, wygląda, że chyba jest wszystko połączone ze sobą. Dalej, możemy podłączyć na przykład wyjścia sterowników silników. Do tego sobie zaznaczymy na przykład to. Na górnej warstwie i rysujemy ścieżkę, tak żeby się złączył. I tutaj analogicznie. Robimy tak, żeby jakoś to ładnie pasowało ze sobą. I proszę bardzo. W drugą stronę może być troszeczkę trudniej. Musimy chyba odwrócić ten kondensator. I przesunąć te ścieżki. Wybierzmy z powrotem grubszą ścieżkę i będziemy łączyć tutaj nasze wyjście. O, to aż tak. Ok. Tutaj wykorzystamy prawdopodobnie większe przelotki, możemy dodać, ponieważ 0,8 mogą być troszeczkę za małe. Damy sobie na przykład 1 mm albo nawet ciut większe. O, edytuj z... Czyli rozmiar 1 mm i wiercenie 0,5 mm.
i możemy sobie od razu dać większe, jakieś 1,5 mm i 0,75 mm. Wybierzemy sobie tą najszerszą i będziemy tutaj moczyć. Agree. I klikamy literkę V. Tutaj z powrotem robi nam się taki mostek i możemy to połączyć tutaj. Okay. Sprawdźmy, czego nam tutaj jeszcze brakuje. A więc tak, musimy poprowadzić przede wszystkim sygnały do mikroprocesora. A więc wypadałoby nam już ustawić ten mikroprocesor w jakimś fajnym miejscu. A, i zabraliśmy sobie za dużo miejsca tymi przelotkami. No właśnie. Będziemy musieli je teraz przesunąć na pewno w jakieś lepsze miejsce. Literką D możemy sobie przesuwać ścieżki, tak żeby nam się wszystko nie zepsuło. No i zapomnieliśmy o naszym kondensatorze znowu. Czy uda nam się to przesunąć na raz? Spróbujmy. Chyba nie. Będziemy musieli to chyba... Nie, nie robimy wbrew zasadom projektowym. Musimy całość przesunąć. Dobra. Usuniemy sobie wszystko na razie stąd, będzie nam chyba łatwiej. No i za dużo usunęliśmy. I stąd poprowadzimy grubą ścieżką do zasilania.
Ok, poprowadźmy z powrotem te grube ścieżki. Ok, w takim razie góra jest jako tako zrobiona, potem tylko będziemy musieli dołączyć sygnały do mikroprocesora, jak go ułożymy. Więc znajdźmy teraz miejsce na mikroprocesor. Ułóżmy go tak, żeby nie przeszkadzał z jakimiś przelotkami. Prawdopodobnie co będzie ok. Oprócz tego zasilania, właśnie. Przesuniemy go sobie pierw. Można całkowicie naokoło go zrobimy. Tak powinno być ok. To też spróbujemy jeszcze przesunąć. No już mamy sporo miejsca. Skoro już mamy tyle rzeczy, możemy się zająć prowadzeniem sygnałów. Takie sygnały będziemy ciągnąć tutaj z tej strony ścieżką 0,5 mm. I zacznijmy. Tu możemy zacząć od zielonej strony. O, i wygląda na to, że mamy bardzo bliziutko. W takich wypadkach lubię robić coś takiego, że dojeżdżam grubszą ścieżką na tyle, na ile się da do mikroprocesora. Zostawiam tą ścieżkę i daję teraz tą malutką, żeby weszła do pinów mikroprocesora. Wygląda to troszeczkę nieestetycznie moim zdaniem, ale na pewno będzie miało wpływ tak jakby pozytywny na analogowe sygnały, ponieważ będzie tak jakby mniejsza rezystancja na tej ścieżki. Można powiedzieć, że tutaj jest wąskie gardło, tak, tylko że akurat rezystancja przewodnika jest mierzona też po jego długości. Czyli jeżeli będziemy mieli tylko takie krótkie zwężenie, będzie to lepsze niż jakbyśmy mieli tą ścieżkę taką króciutką do samego końca. Dobra. Bierzemy teraz drugi sygnał. Tu już musimy zrobić to jakąś okrężną drogą.
No i tutaj musimy sobie wybrać mniejsze przelotki teraz. Zdecydowanie lepiej będzie, jak po prostu zamienimy ze sobą miejscami te dwa czujniki, po to, żeby nam się ścieżki ładnie układały. Prawdopodobnie łatwiej byłoby zmienić po prostu nazwę sieci w ustawieniach elementu, ale jest to chyba bardziej intuicyjne przeniesienie dwóch elementów. OK. I teraz to nam na pewno nie będzie się zgadzać, więc musimy usunąć całą linię. I połączyć na nowo. Wybieramy sobie znowu 0,50. OK, szarpy są podłączone. To możemy sobie podłączyć. Do tego mamy troszeczkę daleko. No i zmienimy sobie na 0,50. Tego nie poprowadzi. OK. I teraz dopiero górą polecimy, zrobimy mostek. I wyprowadzimy go gdzieś tam. Stąd możemy już poprowadzić cieńszą ścieżką. Dobra, wydaje mi się, że przedstawiłem Wam tutaj wystarczająco wiedzy, żeby skończyć samodzielnie taki schemat. Pokażę Wam jeszcze tylko tak naprawdę jedną z ważniejszych rzeczy podczas robienia płytki PCB. Wylewanie masy. Stworzymy sobie właśnie tutaj, mamy na prawym pasku narzędziowym coś takiego jak dodaj strefy. I zaznaczymy sobie strefę. Możemy zacząć właśnie od góry.
bo to tutaj pojedynczo musimy wylewać masę jakby na górę i na dół. I co chcemy sobie wybrać? Chcemy sobie wybrać masę. I tutaj możemy sobie wybrać różne parametry. Polecam zostawić tutaj połączenia termiczne. Od czego są to połączenia termiczne? Zastosujemy je, zaraz wytłumaczę na konkretnym przykładzie. I teraz sobie zaznaczamy, na jakiej strefie ma ta miedź zostać wylana. Bierzemy sobie cały zakres płytki i musimy wrócić tym kursorem jeszcze do miejsca, gdzie zaczęliśmy. O, i widzimy, że coś takiego nam narysowało tutaj. Ja mam wyłączone tak jakby pełne wypełnienie i szczerze mówiąc nie jestem pewny, gdzie to teraz włączyć. O, tutaj chyba po lewej stronie. Tak, dokładnie tak. Po lewej stronie możemy sobie wybrać tak jakby styl graficzny tego. No to zostawmy pełne wypełnienie. I już tłumaczę, czym są pola termiczne. Pola termiczne to jest coś takiego. Można by pomyśleć, że skoro to jest masa i tutaj też jest masa, to czemu by tego po prostu nie zalać? Otóż powoduje to pewien problem. Bardzo kiepsko coś takiego się lutuje, ponieważ takie duże pole masy bardzo szybko by jakby pochłonęło ciepło z grota. To są mostki termiczne i one powodują, że właśnie to ciepło nam gorzej, czy wolniej ucieka z pada. Ponieważ żeby tak naprawdę cyna się wchłonęła w pad, sam pad musi zostać nagrzany do temperatury topnienia cyny. A jeżeli mamy zbyt dużą powierzchnię do oddawania tego ciepła, niestety nam się nie uda tego wystarczająco dobrze nagrzać. Takie właśnie mostki powodują, że łatwiej się lutuje. Ale nie zawsze takie mostki są korzystne. W przypadku, kiedy właśnie chcemy, żeby nasz element, taki jak stabilizator czy podobne, oddawały dużo ciepła do PCB, ponieważ PCB też może służyć jako radiator w niektórych przypadkach, to można wykluczyć takie strefy i tam na przykład zrobić nową strefę, gdzie nie będzie mostków termicznych. Ale my sobie mostki termiczne zostawimy, ponieważ nie mamy żadnych elementów, które by fabrycznie zostały zaprojektowane do tego, żeby oddawać do PCB. No to wylaliśmy po tej stronie. Po drugiej stronie również możemy wylać to samo, czy zrobić to w analogiczny sposób. Możemy dodać strefy. No, zobaczymy jeszcze raz. Dodajemy strefy znowu masa i to będzie tym razem tutaj na dolnej strefie. I zrobiło nam się dokładnie to samo, tylko że po drugiej stronie. Polecam jeszcze coś takiego, taką fajną opcję. Tutaj w zakładce widok, w lewym górnym rogu, mamy też przeglądarkę 3D. I możemy sobie zobaczyć, mniej więcej jak to wygląda. Możemy sobie to obracać. Widzimy, czy na przykład nasze opisy pasują, czy się nie zasłaniają. Niektóre elementy, tak jak na przykład ten przycisk, nie mają w bibliotece elementów 3D. Prawdopodobnie te wszystkie, które my stworzymy, też nie będą miały, jeżeli sobie tego nie zrobimy. Wrócimy sobie na drugą stronę i trzeba przyznać, że wygląda to jako tako. Możemy już wyłączyć sobie ten widok. Nie wiem, czy chcecie jakieś kolejne protipy.
Wydaje mi się, że to musiałoby wyjść w praniu. Czy macie jakieś pytania na obecny stan? No raczej nie. Bardzo fajnie. Na razie idę. Okej. W takim razie... dobra, ja wam zadam pytanie. Czy chcecie oglądać, jak to dokańczam? Czy nie ma takiej konieczności? Ponieważ reszta pracy to będzie już tylko właśnie łączenie ścieżek i przelotek. I to będzie wszystko. Żadnych tak jakby już protipów z elektroniki tutaj nie będę wystosowywał, o ile mi się nic nie przypomni, ponieważ jest to już tylko taka no, monotonna robota łączenia rzeczy. No też już myślę, że pokazałeś wystarczająco. Okej. No ja też nie chcę was tutaj jakoś długo trzymać, bo to już 2 godziny minęły, więc możemy sobie po prostu już darować. No to dziękuję wam bardzo, że przyszliście, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że ta wiedza wam się przyda już niedługo. I w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Może do następnego razu. Cześć. Dziękuję. Na razie.